Mimi, gdzie jest twoja siostrzyczka? Czyżby się gdzieś zaklinowała? Ziu! Czekaj, muszę cię podnieść. Dzień dobry. Bach. Ojejciu, jejciu, jejciu, koteczki. A tu otwarta kuweta, ponieważ uczymy Mimi korzystać z krytej kuwety. Na razie nie ogarnia za bardzo, co to jest i siedzi sobie w tym, jakby to był domek. Cześć, witam serdecznie w kolejnym weekendowym vlogu. Dziś skończyłam Hydra Cotton Schooler Caramel, podkład, który bardzo dobrze mi się spisywał, przy czym jego formuła jest na tyle lekka, że ja zdecydowanie bardziej polecałabym ten podkład dla skór takich tłustych, mieszanych, skłonnych do komedogenności, ale u mnie bardzo ładnie wygląda na skórze, możecie teraz zobaczyć. Również pełny test jest na kanale, więc jeżeli Was interesuje, to odsyłam. I moje drogie, coś o czym Wam muszę powiedzieć, od jutra zaczynam testować podkład Felicea. Wiele z Was pytało mnie o ten podkład, dlatego stwierdziłam, no muszę go wypróbować, jeżeli tak się nim interesujecie. Jedna z koleżanek pokazała mi ten podkład i zobaczyłam sobie na ręce, że on ma naprawdę bardzo mocne krycie, dlatego jestem go mega, mega ciekawa. Jutro zrobię pewnie test pierwsze wrażenie, a później nastąpi taki okres, nie wiem, minimum 2 tygodni testów. Później nagram Wam test pełen, taki film, więc oczekujcie, będzie na pewno coś takiego na kanale. Przez ostatnie 2 dni nic wielkiego się w moim życiu nie działo. Właściwie w większości robiłam zdjęcia na Instagram. Wczoraj zdjęcia siebie, dzisiaj zdjęcia produktowe. No i zobaczcie, jak Mimi się zmęczyła. Bardzo jest pomocnym koteczkiem. To jeszcze na zakończenie dnia zrobimy sobie live'a. Tak to niestety wygląda od zaplecza. Koszyczek wielkanocny zawsze spoko. Potrzeba matką wynalazków. Tymczasem zaczynamy! Zakończony. Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą aktywność, dziękuję również za to, że dzielicie się informacjami o pielęgnacji pomiędzy sobą. Naprawdę serce rośnie, że tak nasza społeczność rośnie w siłę i po prostu coraz więcej osób interesuje się pielęgnacją. Koteczki też pomagały w live'ie. Tu jest Tosia, a tam w transporterku Mimi. Zmęczyły się tym live'em, muszą się teraz wyspać. Kupiłam sobie New Balance, pierwszy trening, zobaczymy, czym tak się wszyscy strasznie jarają. Dzisiejszy wieczór spędzam w doborowym towarzystwie, ponieważ jest ze mną Wiktoria. Cześć! Wiktoria robiła mi zdjęcia z kosmetykami Ewy Chodakowskiej. Jedno takie zdjęcie możecie zobaczyć na YouTubie, jest miniaturką do tego filmu, gdzie mówiłam o kosmetykach Chodakowskiej. Natomiast na Instagramie było więcej tych zdjęć, oczywiście link do tych zdjęć, jak i do portfolio Wiktorii będziecie miały poniżej. I dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu, ponieważ jesteśmy w kociej kawiarni w Radzionkowie, więc naprawdę jest tutaj mnóstwo przeuroczych koteczków, zaraz je zobaczycie. I co, i my w takim razie raczymy się czekoladką i herbatką. Zostańcie z nami.
pamiętajcie bitą śmietanę. Bardzo lubię. Zobaczcie połączenie Mimi i Coś o to psa w jednym. Zgadnijcie, jak ten kotek się nazywa. Nazywa się Mimi. Ale zbieżność nazw. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Wejdziesz do mnie na kolanko? Zapraszam. No chodź. Co? Źle trzymam nogi pewnie. Nie podoba ci się. Bardzo proszę. Teraz kotek wejdzie. No chodź na kolanko. No chodź. Tak? Pokażesz swój piękny pyszczek? Jaki jestem piękny. Tutaj jest gazetka, które kotki są obecnie w kawiarni i moje drogie, wszystkie są do adopcji, więc jeżeli jesteście bardzo wrażliwe i obawiacie się wizyty w schronisku, to myślę, że jest to bardzo fajna opcja do tego, żeby w przyjaznej atmosferze zapoznać się z różnymi kiciusiami, poznać je, ich charakterki i w ten sposób przygarnąć jakiegoś kotka. A zobaczcie, tutaj jest galeria na ścianie kotków, które właśnie w ten sposób znalazły już swoje domki. Chyba zaczynam rozumieć fenomen tych butów. Są bardzo mięciutkie, natomiast jestem dzisiaj na siłowni w Katowicach. Dawno mnie tutaj nie było, bo jeżdżę cały czas do Częstochowy z uwagi na te rolery, które tam są, ale tam jest strasznie kiepskie światło i naprawdę pomimo tego, że próbuję czasem coś nagrać, no nie ma bata. Tam jest po prostu takie obmyślane, że strefa dla kobiet ma być przyciemniona, żeby kobiety się lepiej czuły. Jest to sensowne, tylko po prostu dla mnie może trochę niewygodne, ale to, co ja Wam chciałam tutaj właśnie pokazać, patrzcie, są plany treningowe dla osób, które po prostu tutaj do Katowic przychodzą i dlatego ja strasznie tą siłownię lubię, że to są takie innowacje. Wszystkie sprzęty są nowiuteńkie, czyściutkie, świeżutkie, nieodrapane, nie poobrywane, nie jakieś upocone, więc to jest spoko. I zobaczcie, po prostu na tablicy ogłoszeń są takie plany treningowe i można sobie po prostu zabrać i z nimi ćwiczyć. Tutaj taki przykładowy trening na uda i pośladki. No muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo fajne, bo nie każdy lubi ćwiczyć z trenerem personalnym czy pytać się kogoś, a tu proszę, takie drobne wskazówki, też jakieś właśnie ćwiczenia. Strasznie na plus, po raz kolejny bardzo Wam polecam siłownia Katowice, ulica Konduktorska 37, link będziecie miały pod filmem. W 2020 roku postanowiłam zadbać bardziej o swoje zdrowie. Umówiłam się do alergologa, zostały mi zlecone badania, więc właśnie oddałam krew do tych badań, a teraz zbieram się do pracy. Powiem Wam, że nienawidzę pobierania krwi i ogólnie wszystkiego, co jest z igłami związane. Chciałabym na przykład chodzić na krwiodawstwo, ale po prostu jest mi słabo, kiedy tylko widzę pobieranie krwi, więc gdzie dopiero co tu mówić o krwiodawstwie? Ale dałam radę, więc najgorsze, co mnie dzisiaj chyba czekało, już za mną.
potrzebuję jakiejś ładnej roślinki jako tło do nagrywania zdjęć. No i mieliśmy niemałą zagwostkę, bo która roślina nie jest szkodliwa dla kotów? Okazało się, że różnego rodzaju paprocie, więc będziemy szukać jakiejś ładnej paprotki. I zdecydowaliśmy się na taką sałatko-paprotkę. Jak widzicie, Tosia już ją zaaprobowała. Minęło już kilka dni, odkąd stosuję podkład Felica i taki szybki sneak peek, naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego produktu. Podoba mi się to, w jaki sposób pięknie kryje, jak długo się utrzymuje, nie wchodzi w żadne załamania, zmarszczki, pory, więc tak na chwilę obecną naprawdę bardzo polecam, jeżeli Was interesuje. Myślę, że jest to jeden z lepszych produktów drogeryjnych, którymi warto jest się zainteresować, chociażby z uwagi na przepiękny, wzorowy skład Incy. I ja go do tej pory sobie używałam razem z pudrem Couleur Caramel, transparentnym, jedwabnym. Natomiast natchnęło mnie, żeby wypróbować ten puder z Vibo Mood. Dużo dobrego o nim słyszałam, on ma jak najbardziej wzorowy skład Incy, dlatego pomyślałam, no kurczę, no ja go jeszcze nie próbowałam. I wczoraj go kupiłam i właśnie dzisiaj pierwszy raz mam go na twarzy. Wydaje mi się, że przynajmniej tak po pierwszym użyciu bardzo ładnie osiadł na skórze, ale zobaczymy, jak będzie się utrzymywał przez cały dzień. To tyle, jeżeli chodzi o ten weekendowy vlog. Widzimy się już w poniedziałek z kolejnym filmem. Natomiast taka mała zapowiedź na przyszły weekendowy vlog. Jutro właśnie jadę do Polanicy Zdrój na konsultację w związku z moim nosem, więc pewnie już w przyszłym weekendowym vlogu dam Wam znać, co tam się działo, co powiedział mi pan doktor, a więc do zobaczenia również za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Cześć!